rycerskie właśnie są jednym z bardzo często pojawiających się błędów na samym początku treningu jest podczas zadawania ciosów prostych kręcenie głową. Czyli zamiast tutaj pracować i obserwować cały czas mój cel, to kręcę głową. Czyli tracę z nim kontakt. To jest niebezpieczne przy tym, kiedy atakuję, nie widzę przeciwnika, zrobię jakąś formę obrony, unik. Jak wracam, żeby zobaczyć, co się stało, wtedy w tym momencie mogę zostać skontrowany. Czyli nie kręcimy głową. Patrzymy się na przeciwnika, albo na linię barków, albo w oczy, albo w okolice jego głowy. I tu. Hop. Nie kręcę głową. Druga istotna rzecz, to szczególnie jest ważne, kiedy walczymy przeciwko komuś, kto zna się na rzemiośle i będzie szukał w naszej obronie takich luk. To znaczy, nie walczymy z głową wysoko, tylko maksymalnie obniżoną. Szczególnie wtedy chronimy szczękę. Jak to wygląda? Kiedy przeciwnik będzie leżał krzyżowym, jest mu trudniej mnie trafić. Wtedy gdzieś musi przebić się przez bark i tu głową zasłania. To samo z drugiej strony. Tak? Hop. Hop. To samo się tyczy innych technik, tak samo czysto podróbkowe. Też można bić w taki sposób, że zasłaniam barkiem szczękę. Hop. Ciosy sierpowe dokładnie tak samo. Hop tutaj. Hop tutaj. Jeśli tego nie robię, no to zawsze się narażam na możliwość kontry, szczególnie wtedy, kiedy ja atakuję. Jest to bardzo niepożądane, szczególnie jak powiedziałem, jak ktoś się zna na sprawę, więc może w każdej chwili wykorzystać przeciwko nam nasze błędy techniczne. Zresztą to nie jest żaden problem, żeby się nauczyć tak bić. To jest tylko kwestia przyzwyczajenia i walki w nienauczony sposób. Dzięki za uwagę. Zapraszam na kolejny film.